po mszy świętej odprawionej w intencji pomyślności dzieci i młodzieży dnia 3 września 1945 roku o godzinie 10 po licznym zgromadzeniu się mieszkańców i młodzieży szkolnej kierowniczka szkoły Maria Syrocińska wygłosiła przemówienie powitalne do dzieci, otwierając tym samym nowy i pierwszy rok szkolny na ziemiach zachodnich po wyzwoleniu. Odśpiewano rotę. Wzruszenie było bez granic. Września 1945 roku, w rannych godzinach w imieniu całego społeczeństwa, wójt gminy Franciszek Tomczak wywiesił na maszcie przed szkołą flagę państwową. Po nabożeństwie przy pięknej pogodzie udali się wszyscy do szkoły na jej uroczyste otwarcie. Poświęcenia szkoły dokonał proboszcz, ksiądz Michał Kędziołka. Przemawiali ksiądz proboszcz, wójt gminy, profesor gimnazjalny Szunejko i sekretarz PPR Rybak. Kierownikowi Tadeuszowi Krysie wręczono symboliczny klucz. Nauka w szkole rozpoczęła się w dniu 3 września 1945 roku. Uroczyste otwarcie nastąpiło dopiero 9 września. Tu zeszły się trzy uroczystości: otwarcia szkoły, poświęcenia kościoła i poświęcenia krzyża na rozstajnych drogach. Na dworze było pięknie. Izby szkolne pachniały lasem. Gromadziły się tłumy ludzi. Po uroczystościach kościelnych słowo wstępne wygłosił kierownik szkoły Jan Dziedziczko. Rozpruta pierzyna, jakieś garnki, potłuczone talerze i brud. Ludzie chcieli szkoły, więc ktoś tam przyniósł i dopasował drzwi. Ktoś inny postawił piec. Ławki ściągnęliśmy z pobliskiego kościoła. Gmina dała stoliki i szkło do okien. Nie było książek, zeszytów, programu nauczania. Dzieci pisały na znalezionych po niemieckich kartkach, drukach, na szarym papierze. Tylko szczęśliwcy mieli zeszyty. Najwięcej kłopotów było chyba z językiem polskim. Nie było książek i czytaliśmy to, co kto przyniósł. Zdarzały się książeczki do nabożeństwa.